na najbliższym możliwym skrzyżowaniu skręcimy w lewo. Zawrócimy na pierwszym możliwym skrzyżowaniu. Albo pojedziemy na najbliższym skrzyżowaniu. Skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w prawo. Na najbliższym możliwym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Zawrócimy na pierwszym możliwym skrzyżowaniu.
Jedziemy. To był błąd, nie udzielenie pierwszeństwa. Gaszenie. Chciał się pan popisać ładnym ruszeniem zręcznego. Nie wyszło. A na egzaminie ma pan nie przekonać egzaminatora, że pan świetnie jeździ, tylko ma pan wykonać określone zadanie i nic więcej. Kierujący mnie przepuszczam. Jedziemy. I na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo. Skręcimy w prawo w pierwszym możliwym skrzyżowaniu. No, w pierwszym możliwym skrzyżowaniu. I na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo i ponownie zaraz skręcimy w lewo. Ponownie w lewo.
i na najbliższym skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Tutaj pojedziemy w prawo i w lewo na pierwszym najbliższym możliwym skrzyżowaniu. I po skręcie w lewo ponownie skręcimy w lewo na następnym, na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. To pan chciał? Ale nie ma. No nie ma tramwaju. Nie ma tramwaju za nami, który by zaciemnił sytuację, a ten z przodu jest widoczny. Niedawno mieliśmy taką sytuację na tym skrzyżowaniu. Pan również skręcał w lewo, ale za nami tutaj również był tramwaj i on zasłonił ten tramwaj, który ruszał przy stanku, a my skręcaliśmy w lewo wtedy, kiedy akurat tramwaj ruszał z przystanku i zostaliśmy zwolnieni. Teraz przez jednego i drugiego. I na najbliższym skrzyżowaniu w lewo. Włączyliśmy ogrzewanie, widzimy, że kolega uchylił szybkę, robi się gorąco. Jednak emocje związane nawet z takim niby egzaminem wewnętrznym są. Na najbliższym możliwym skrzyżowaniu pojedziemy w lewo.